Pogoda bardzo dopisała podczas tegorocznego rajdu rowerowego trzech gmin, co najprawdopodobniej przełożyło się na frekwencję. Ponad 200 uczestników bowiem pokonało wyznaczone trasy przez gminy Rychwał, Mycielin i Stawiszyn. Cykliści wystartowali z trzech różnych miejsc, ale trasy były tak skoordynowane, że wszyscy razem spotkali się w jednym punkcie. Odwiedziliśmy Dom Bursztyn na szlaku naszego rajdu. Dom Bursztyn, który jest wpisany do rejestru zabytków. I tam mieliśmy zebranie razem z gminą Stawiszyn i z gminą Rychwał. I tutaj przyjechaliśmy wszyscy pod strażnicę OSP w Glinach. Tam przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy uczestnicy zakończyli wyprawę. Pozwolę sobie bardzo serdecznie podziękować moim kolegom samorządowcom z Mycielina, Stawiszyna, moim pracownikom, że właśnie tutaj zorganizowaliśmy w Glinach, gdzie trzy sołectwa, Gliny, Lubiny, Biała Panieńska i oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna przygotowały dla nas skromny poczęstunek. Rowerowy rajd trzech gmin to bardzo młoda inicjatywa, ale jak widać bardzo się spodobała miłośnikom jednośladów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego rajdu, ponieważ dopisała frekwencja. Tak, z mojej gminy około 80 osób. Wiem, że z gminy Mycielin też taka liczba, z gminy Rychwał też koło tego, także no, mnóstwo cyklistów, którzy postanowili dzisiejszy dzień spędzić aktywnie. Podobało mi się, ponieważ było bardzo dużo uczestników i uczestnicy byli połączeni z trzech gmin. Bardzo się podoba, do Rychwała zawsze warto przyjechać. Jak się okazuje, pomysł na zorganizowanie takiego rajdu międzysamorządowego powstał podczas innej rowerowej wyprawy. Podczas naszego wspólnego wyjazdu samorządowców do Częstochowy wspólnie z panem burmistrzem z Rychwała oraz panem wójtem z gminy Mycielin padliśmy na pomysł, aby zorganizować rajd trzech gmin, czyli abyśmy mogli wspólnie spotkać się w umówionym miejscu, żeby wspólnie pobiesiadować, wymienić się poglądami, swoją pasją, swoją energią. I w zeszłym roku taki pierwszy raz się odbył. To jest coś niesamowitego, że właśnie wspólny nasz cel, jaki założyliśmy sobie jadąc kiedyś na pielgrzymkę do Częstochowy, realizujemy. Ale to jest ważne, że potrafiliśmy zmobilizować mieszkańców, że mieszkańcy, jak widzimy, ponad 200 osób, które dzisiaj tutaj bierze udział w rajdzie, no to jest jakby coś, co nas przekonuje do tego, że te wspólne inicjatywy międzysąsiedzkie, bo przypomnę, że my graniczymy z gminami właśnie Stawiszyn i Mycielin, to już jest powiat kaliski, że potrafimy rozmawiać, że właśnie ta więź między ludźmi, no i oczywiście to, że chcą przyjechać. A chcą, czego dowodzi niesamowita frekwencja oraz różnorodny wiek uczestników. W tym roku to, co tutaj nas spotkało, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, z czego się bardzo cieszymy. To jest też taki dobry bodziec na przyszłość, żeby kolejne rajdy organizować. Zwłaszcza, że idea tego przedsięwzięcia jest godna naśladowania. Ku temu to służy ten rajd, żeby nasi mieszkańcy się integrowali. Wierzę, że to jest początek czegoś, co będzie się rozwijało. Jednak formuła tego rajdu nie jest zamknięta. Organizatorzy zachęcają także inne samorządy do współpracy. Jeśli to będzie tak szło jak do tej pory, to w przyszłym roku spotykamy się na terenie gminy Stawiszyn, bo dwa lata temu mieliśmy na terenie gminy Mycielin, w tym roku jesteśmy u nas i następne będzie zakończenie, będzie na terenie gminy Stawiszyn, a być może znajdziemy kogoś czwartego, który będzie chciał się dołączyć do nas. Być może będą to też odleglejsze gminy, bo i z nich przybyli rowerzyści, aby wziąć udział w wydarzeniu. Cały czas polecam, cały czas jesteśmy zadowoleni, że widzimy coraz więcej rowerzystów na drogach. Niekoniecznie muszą jechać w takich grupach. Fajnie, że w ogóle ludzie wychodzą rodzinami, jeżdżą. Polecam i zalecam takie rajdy.